że, proszę państwa, będą budować domy, Biblia mówi, a nie będą w nich mieszkać. No bo jak wielki ucisk, jak Armagedon, no to wiadomo, że nawet nie dokończą budować niejednego domostwa. Tak. Także budowa naszej Ligowskiej, budowa Uniwersam, to co państwo macie, proszę bardzo, oglądamy już w telewizji El Mercedes i to dzisiaj, i to już, i to teraz, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. A dzisiaj mamy już 28, proszę państwa, marca, a to 31 dni. Ten numer 31 to numer mojego mieszkania, ulubiony zresztą. A już wyznawcy papieża i Matki Boskiej, a tutaj tylko tacy w Warszawie są, będą mieli te babilonki swoje, święta. Także, no wiecie państwo, bez jedzenia i picia dobrego to święta nie mają znaczenia, nie mają żadnego sensu. A natomiast to, co świadkowie Jehowy, jak byli, bo już nie ma tu świadków Jehowy, jak głosili, to mogą się tylko kręcący ustami, wargami zastanawiać się, przypominać sobie, co oni mówili, prawda? No bo tak, ci, którzy tutaj zostali, to mają twardy kark, usta mają gumowe takie, kręcą, bo nigdy prawdy nie powiedzą i nigdy prawdy słuchać nie chcieli. To po co to gadać, co oni mówili, ci świadkowie Jehowy? To i tak wiadomo, że Słowo Boże się sprawdzi, Słowo Boże się spełni, a oni mówili, czyli prorokowali Słowo Boże, synowie i córki. Biblia mówi, że i mężczyźni, i kobiety mieli głosić. No to są misjonarze Świadków Jehowy, to są pionierzy Świadków Jehowy. Ja to już od roku 1985 głoszę, a więc 36 lat. A co on mówił, co ona mówiła, to i tak to moherów nigdy nie interesowało. Oni lubią tworzyć, robić dymy. Coś ktoś mówił, a oni o czym innym mówią, czyli wykręcają wargami gumowymi swoimi, mając twardy żydowski, jak to mówią, kark. No, także wszystko mają powykręcane, prawdy u nich nie ma, gdyż są no, kłamcami. Jezus do faryzeuszy, w ogóle do ich nauczycieli powiedział, do faryzeuszy, do saduceuszy, że waszym ojcem jest diabeł, kłamca, wprawdzie nie wytrwał. I oni wszyscy, jezioro kłamców, rzeka złodziei.